Anima, Sztywi The Gang, Maskow, Alicja Mączkowska i Zdeko Flow to zaledwie część utalentowanych wykonawców, którzy zdecydowali się wystąpić 2 grudnia podczas festynu mikołajkowego organizowanego dla małej Wiktorii Stefan. W ten chłodny grudniowy dzień karczma Czarci Młyn wypełniła się ludźmi, którzy otworzyli swoje serca dla chorej na padaczkę lekko oporną dziewczynki. W przerwach między koncertami prowadzone były licytacje przedmiotów przekazanych m.in. przez prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego oraz losowanie biletów do kina Helios. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji oraz wysłuchania wywiadu z organizatorem oraz Sztywi The Gang. Pomysł już się narodził w sumie 2 lata temu, gdy koleżanka się mnie zapytała, czy pomogę właśnie przy organizacji koncertu właśnie dla Wiktorii, bo już ją znała od paru lat i tak no w sumie no, zaczęliśmy mniejszym koncertem. W zeszłym roku był Szantowy, tutaj właśnie też w Czarcim Młynie i w tym roku coś innego i właśnie tak i co roku będziemy, na pewno też w przyszłym roku też będzie. A dlaczego teraz? No tak myślę, że w taka pora przedświąteczna akurat jak najbardziej w mieście jest odpowiednia dla takiej imprezy. Udało ci się zgromadzić wielu utalentowanych wykonawców, zarówno solistów, zespoły, jak i tancerzy. Czy było trudno? Powiem szczerze, że nie było trudno. A może to przypadek, może nie. Jakoś razem z Arturem Stefanem, bo on też mi pomógł w tym, żeby ich sprowadzić. Nie było to trudne. No, a zadzwoniliśmy i powiedzieliśmy, o co chodzi. I akurat i Przemek, i Alicja, no i Marcin od razu się zgodzili, żeby tutaj do nas na przyjechać no i wystąpić. Także. Ile środków planujecie zebrać podczas festynu? Znaczy ja powiem tak, w zeszłym roku było to około 9 tysięcy. W tym roku no zobaczymy, jak na razie nie jest źle, mogłoby być oczywiście lepiej. No zobaczymy, będziemy liczyć jeszcze dzisiaj, ale no myślę, że na pewno powyżej 1000 na pewno nam się uda zebrać, no zobaczymy. Co dają wam występy na imprezach charytatywnych? No mi ogólnie dały taką też pewność siebie i dają mi coś takiego, że czuję się dobrze, że w serduchu, że mogę zrobić coś dla kogoś, coś co lubię i jednocześnie komuś pomóc dzięki temu, co robię. No ja cieszę się z tego, że robiąc to, co kocham, czyli tańcząc, mogę
pomóc też innym, że nie tylko ta moja zajawka to jest tam takie zawody i tak dalej, ale mogę też zrobić coś od siebie za nic dla kogoś. Sztawite Gang wystąpiło w programie Got to Dance, doszliście do finału, niestety nie udało się wygrać, ale dzięki temu zobaczyła was cała Polska. Czy macie teraz więcej propozycji? Ja zawsze wszystkim powtarzam tak, że jeżeli kończycie studia, no nie, to nie jest tak, że czeka na was 20 osób z propozycjami, tak? Że o, chodź do mnie do pracy, chodź, ja ci dam 100, dam ci 200 zł na godzinę, tak? Będziesz dużo zarabiał, nie ma takiego czegoś, no nie? Jeżeli kończysz studia, dostajesz dyplom, masz swoje doświadczenie, musisz to doświadczenie wykorzystać, musisz ciężko pracować nad tym, żeby zdobyć tą mega wspaniałą pracę, tak? I dobrze zarabiać, jeżeli chodzi o te propozycje, no nie? Mamy dużo projektów, które sami tworzymy, naprawdę świetne projekty hip-hopowe i myślę, że dużo wniosą w scenę. Ale to są rzeczy, które, nad którymi sami pracujemy. No a generalnie co do tych propozycji, to tak jak mówię, no nie? Ale wiadomo, nowe ścieżki się otwierają, trzeba po prostu je wykorzystać. Trzeba wejść przez te drzwi, które ci się otwierają, tak? I co dalej? Planujecie jakieś występy w innych programach? Czy może podbijacie za granicę dalej? No, co do za granicę, to mamy pewien plan, ale nikomu go nie zdradzamy. Po prostu pracujemy ciężko nad sobą i jeżeli siądzie, to myślę, że każdy będzie mile zaskoczony. Co do programów telewizyjnych, to nie będziemy wierzyć na razie w żaden program, bo to była nasza przygoda, tak? Spełniliśmy się w niej, jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że tak się stało. Poznaliśmy wiele ludzi, naprawdę wyszli w inny świat, no nie, coś czego jeszcze nie było, także to jest wspaniałe. No i co do programów, no to nie planujemy na razie, bo spełniliśmy się w tym. Teraz mamy nowe zajawki, nowe cele i chcemy się w nich spełnić, tak? Także świetnie jest.